Cześć, siemanko, z tej strony Macieku i witam was w kolejnym odcinku ze serii Polska Wieś. No to jest już 16 odcinek, a dzisiaj akcja orka i wapnowanie. Myślę, że taki odcineczek będzie git, tak jak zawsze. A na samym wstępie chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Bardzo dziękuję, drogi widzu, jakbyś zostawił tą subskrypcję. No a my dzisiaj trochę tak inaczej, jedziemy pierwsze orać, jakby nie będę kończył na odcinku, tylko zaczynał orkę. Ale jeszcze przed tym chciałabym wam pokazać, jak ustawiłem, jakby ułożyłem snopki siana, bo zebrana już cała łąka jest tutaj. No już tu pod koniec rzucałem, bo już nie miałem czasu, żeby je poukładać, a tu tak są poukładane. I tak o, ładnie tutaj słomy jest, siana jest, więc nie mam się o co martwić. Tylko zamkniemy sobie teraz wrota tutaj obory i sobie pojedziemy od razu orać. Właśnie mówię, że tak trochę inaczej niż zawsze, bo zawsze na odcinku kończyłem, że zaczynałem coś ten na przed odcinkiem, żeby było na odcinek. A dzisiaj sobie inaczej trochę pojedziemy pierwsze zaczynać jakby orać. A skończę sobie poza odcinkiem. Lecimy sobie, jak widzicie, przewinąłem sierpień pierwszy. Mamy, więc mi się wydaje, że tako będzie git. My sobie lecimy, właśnie chciałem powiedzieć, że sobie jedziemy orać na pole 19, czyli no tam, gdzie jest tych słupów, się przejdziemy obok mojego tego pola. Żeby, no tak o sobie już tu krócej polnymi sobie pojedziemy, żeby nie przedłużać. Od tamtym sobie zaczniemy i zrobimy sobie, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Jak widzicie, stan konta trochę od ostatniego odcinka się zmniejszył, ponieważ sobie poza odcineczkiem kupiłem wapno i paliwo. Wapienko kupiłem sobie chyba za 700, wydałem 700 na wapno. Chyba to były dwa big bagi, no bo niestety w big bagach, a kiedyś jak będziemy mieli trochę więcej jakby do rozłożenia tego wapna i będziemy mieli lepszy sprzęt, to będziemy zamawiać tak, żeby ktoś do nas przyjeżdżał jakby i to nam wywala na przykład ciężarówką na pole prosto. A tak to na razie jeszcze w big bagach kupujemy. Teraz nie wiem, jak tu się przeciąć, gdzie tu środek pola, wiecie? Ja sobie o tu zwolnimy. Bieg sobie zbijemy. Mi się wydaje, że środek pola to... Tak co, oddalę trochę kamerę. O, takie coś powinno być git, o tu. I sobie pojedziemy, muszę tak ładnie, żeby prosto było. Tylko sobie jeszcze podjedę, myślę, do tyłu. O, żeby nie było tak daleko. I sobie lecimy. Właśnie teraz sobie oramy po rozrzuconym oborniku, co rozrzuciłem ja poza odcinkiem. Zaraz właśnie tylko dokończę, tylko chciałbym się skupić, żeby zrobić to prosto. Ale tutaj ogólnie nawiozłem obornikiem poza odcinkiem i jeszcze tam jedno pole nawiozłem oprócz tej dzierżawy. Sobie zobaczę, czy prosto jest. Prosto powinno być. Tak mi się zdaje, że jest ok. No i sobie będziemy tak dookoła, nie dookoła jeździć, tylko no zaraz zaprezentuję, bo nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć. Sobie o tak, zawracamy. O, teraz mogę już wam powiedzieć, bo będziemy mieli prosto, już nie będę musiał się skupiać, jak czy tutaj jadę w prawo, w lewo, no bo tu mniej skupienia potrzeba, żeby to robić. Właśnie tam po owsie, gdzie te najmniejsze pole, gdzie sezon temu była łąka, to tam nawiozłem obornikiem to, no bo trochę mi zostało po tym polu, co ja tutaj nawiozłem na te pole ten obornik. Na całe starczyło, nawet w ogóle z tych trzech pól, bo była nawieziona obornikiem dzierżawa o te pole jeszcze tam po owsie. No, czyli tak naprawdę tam na dzierżawie jest około 30 arów, tu też 60. No to takie 70-80 arów nawiozłem obornikiem, tylko troszkę mniejszą dawką. Zaraz wam zaprezentuję, jaka tu jest dawka.
No bo tu była pszenica, więc trochę mniejsza dawka, bo jęczmień chyba trochę mi się wydaje mniej wymaga azotu, ale w sumie chyba nie, bo tutaj ogólnie jest słabsze ziemię i no tutaj nie da rady, na przykład jak 180 kilo na najlepszej ziemi, nie na najlepszej, jakiejś takiej lepszej, ale nie na najlepszej, o tak, 180 kilo pod jęczmień nawet da się, a tu chyba dało się maksymalnie, jak ja z tego co pamiętam, 120 dać, a że tutaj jeszcze momentami było na przykład wcześniej pozostały azot, to nie chciałam, żeby to było przeazotowane, więc chyba dałem tam 100 czy 110 kilo, jakby rozrzucałam i tam pojedyncze czasami jakby to podnosiły. No a czasami jest 90 kilo w takich miejscach, no nie wiem, jakoś tak dziwnie, ale no będzie trochę nawiezione, może nie maksymalnie, ale trochę będzie nawiezione. No bo tutaj właśnie te tereny to takie, tu gdzie, zwłaszcza te moje pole, to są jakby słabsze ziemie, bo tu piasek i ta jedna lepsza ziemia od piasku to taka druga, znaczy no druga najgorsza, o tak, ziemia. Leciutko lepsza od piasku zwykłego i lastego tego. Więc no tutaj najsłabsze pole mam pod względem ziemi. No ale no cóż, trzeba też je uprawiać. No nie zostawię je tak w ugorze, bo słaba ziemia. No chociaż coś więcej plonu będzie. I właśnie co mówiłem z tym wapnem i paliwkiem, co zakupiłem je poza odcinkiem, że znikło nam kasy. No około 1000 chyba poszedł na to, nie pamiętam dokładnie, łącznie, albo i mniej. To właśnie zatankowałem traktor, jak widzicie, bo tu jest cały bak. No myślę, że powinno starczyć, bo tu orka to trochę męczy się ta 60, ale może nie aż tak. 11:50 właśnie jest, myślę, że taka odpowiednia też godzina, no ale to się okaże. Też chciałbym zdążyć właśnie na tym odcinku sobie powapnować pole, właśnie dokładnie tak, obok którego przejeżdża... Oj, nie opuściło mi się siłownik, któraś działa w tej 60, zaraz nie działa, niby u mechanika była. Ta 60 i silnikowo wszystko naprawiona i tu ten, ale jakoś podnośnik chyba nie był naprawiony. No nie wiem. Ale to jeszcze sobie poradzimy. I właśnie... chyba co ja tu mówiłem? mówiłem chyba o tym paliwku, że dużo się męczy ta 60. No nie wiem, sam zapomniałem troszkę. Ale już... jak coś, to mi się później przypomni, to później wspomnę sobie. Czyli nawieziono już obornika, tam prawie 2 tony zostało tego obornika. Nie chciałem nowego pola zaczynać, żeby... No tak naprawdę bym nawiózł mniej niż połowę pola jakiegoś tam... albo tego małego, to tam połowę albo więcej troszkę. No i resztę bym musiał nawozem sztucznym, a tak to trochę zostanie na kolejny sezon, a się nawiezie nawozem właśnie sztucznym później na wiosnę. Więc trochę więcej tego obornika wykorzystałem w tym sezonie. Tylko mam teraz taki mały dylemat, gdzie tu łąkę zrobić, bo na tamtym polu no nie chcę zostawić, bo tamte pole ładnie przydaje się pod takie no zboża i jakby ogólnie uprawy inne niż trawa, bo tam mi się wydaje, że łąka nie pasowała za bardzo, a za to tam, gdzie był owies w tym sezonie, to pasowała bardzo i to bardzo, ale nie chciałbym, żeby było też cały czas ta łąka i się zastanawiam, gdzie tu może być łąka. Myślę, że po prostu jedno pole by musiało być podzielone i by była łąka po prostu na jednej części jakiegoś pola. I na wiosnę właśnie trzeba będzie tu trawkę już zasiać, jakby przeorać tamte. I tam chyba będzie owies, tak mi się zdaje, po tej trawie, bo teraz nie chcę orać. Tylko zrobimy tak, jak to było z poprzednią trawą, czyli na wiosnę zbiorę jeszcze jeden pokos z tamtego, ale to myślę, że już poza odcinkiem, tak jak to było i w tym sezonie. I po prostu... później to przeoram i zasiejemy tam owies. Czyli no tak znów to samo, że po trawie będzie owies.
No ale myślę, że tak będzie git. A później, gdzie trawę, to trzeba gdzieś wepchać, tak powiem. Myślę, że można wepchać to na pole. W sumie tam, gdzie będziemy dziś wapnować. Ale no nie wiem. Zobaczymy, jak to zrobimy. Jeszcze to się okaże. Lecimy sobie. Ładnie idzie oreczka. Patrzę, tu 10 minut odcineczka. O, trochę zarymowałem, tak powiem. No, połowę pola chyba jeszcze no nie mamy, niestety. Ale chociaż trochę. Będzie zaorany. Jak tutaj będzie już dużo minut odcineczka, to tak jakby zrobię, żeby później przerwiemy. Pojedziemy na gospodarstwo i jakby później będziemy sobie rozsiewać wapno. No bo tam dwa pola chyba są do rozsiewania wapnem lub trzy, nie wiem, ale dzisiaj sobie na odcinku zrobimy sobie pole jedno. To te tutaj, no tutaj jak na mapie widzicie, to tutaj 18, czyli tak trochę pod nami. Teraz koło nas najbliższe. To tutaj będziemy chyba rozsiewać wapno, tak mi się zdaje, w tym odcineczku, ale to się jeszcze okaże. I znów czeka mnie poza odcinkiem orka. No trzeba wszystko prawie zaorać. Chcę, żeby też było chociaż jedno pole tu, gdzie, żeby było trochę też oprysków. No bo jednak tego tam płynu chwastobójczego jeszcze mam trochę. To mi trochę mniej roboty będę miał tak naprawdę. A przyda się jakaś akcja też takie opryski. No bo w tym sezonie to ładnie wyszło, te opryski, nawozy i orka. Więc mi się wydaje, że wiosnę też tak zrobimy. Znaczy no nie, że będzie to same akcje, ale nawozy i opryski będą na pewno. Zobaczymy może w tym sezonie, jakby no w następnym w sumie. Zrobimy wiosnę przez dwa odcinki, zobaczymy jeszcze. Ja sobie tak przyjadę trochę tymi krzakami, o tak. Cyk. Nie wiem, czy dobrze to wymierzyłem, tak? Czy jeszcze jednej bruzdy nie będzie trzeba robić? Ale jeszcze to zobaczymy. 8 na godzinę lecimy. No, na razie te trójki, jakby pługi się sprawują na moim gospodarstwie, więc na razie nie wymieniam. A zwłaszcza, że 60 z czwórkami wątpię, że na przykład w prawdziwym życiu by dała radę. Może w farmingu to może tak, no ale... Znaczy, no w sumie nie wiem, no. Nie wiem tego, nie próbowałam nigdy. Ale w prawdziwym życiu by nie dała rady, a zwłaszcza, że to jest jeszcze 3P, to chyba trochę słabsza niż zwykła 60. Tam o kilka koni, tak mi się zdaje. No ale nie wiem dokładnie. Ładnie sobie lecimy, 13 minut odcineczka. Sobie ze środka, teraz trochę pojeździmy, bo tak cały czas na zewnątrz. Trochę już 60 ubrudzona, no ale myłem, trochę ją umyłem poza odcinkiem, bo była ubrudzona w tym oborniku, jeszcze później trochę na łące pojeździłem, tam pozbierałem te snopki, to też troszkę się ubrudziło, ale niedużo. No ale troszkę, to tak przed odcineczkiem sobie ją umyłem. Dobra, lecimy sobie. O tak, teraz jak tu by zrobić? Musimy zrobić to chyba w następujący sposób. Zrobimy sobie tak. Musimy obok tu przejechać. I teraz podjechać tu. Cofnąć. No bo właśnie sezon temu nie orałem tego pola, więc tak naprawdę pierwsza orka na tym polu. No bo zostawiłem je sobie, żeby były te opryski na wiosnę. No bo to w farmingu jest tak zrobione, że po orce już chwasty nie wyrastają. No więc wtedy nie orałem tego pola i wyrosły chwasty. I przez to mieliśmy też fajną akcję opryski. Sobie lecimy, trochę przyspieszę bieg, bo i tak już nam trochę tu się zebrało. Ładnie idzie na tym odcineczku orka. Myślę, że zaraz tutaj sobie parę przejazdów jeszcze troszkę i skończymy.
a wy w tym czasie możecie zostawić lajka. Bardzo dziękuję, jakbyście zostawili. Bardzo mi byłoby miło. A subskrypcję oczywiście też zachęcam do zostawienia. Dobra, lecimy sobie. Zaraz kolejny. Kolejny przejazd będziemy robić. Właśnie tutaj pola. Ostatnio właśnie wziąłem dzierżawę. Więc no, ja planuję ogólnie, że jak starczy mi pieniędzy po tym sezonie, jakby po sprzedażach ogólnie, jak kupię sobie coś, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Przychaczyłem trochę, a planowałem kupić kombajn, więc no zobaczymy. To planuję sobie zakupić albo pola, albo wziąć kolejną dzierżawę. No ale jakby starczyło, to bym chętnie kupił je po prostu, jakieś tam pole mniejsze. No ale tak, żeby trochę tego areału przybyło, no bo jak będziemy robić na tych cały czas areałach, to no dużo się nie dorobimy. Właśnie. Żeby później sobie jakąś lepszą maszynę kupić. Ładnie mi się wydaje, wyszło jeszcze z jeden przejazd i sobie pojedziemy. No bo żeby nie było też za długi jakiś odcineczek. No ale na coś innego takiego, bo zawsze kończyliśmy pola, albo nawet nie dokończyliśmy, tylko już było zaczęte poza odcinkiem, a tak to zaczęliśmy sobie orkę. Czyli sezon taki orkowy, orania, nie wiem jak to nazwać, u mnie jest rozpoczęty w dniu dzisiejszym. 11.55, ładnie, tutaj paliwo na tej orce, myślę, wydaje, że zejdzie cały bak, no bo jednak trochę jest tej orki, a 60 na trzypek nie ma jakoś najłatwiej. Dobra, sobie teraz pojedziemy ulicę, już pojedziemy sobie na gospodarstwo i później sobie zaczniemy wapnować. Pojedziemy sobie kosem, tylko ja mam przygotowane tam na przyczepce dwa big bagi wapna. Sobie pierwsze zaprowadzimy przyczepkę, albo i nawet jak jest zaczep transportowy w kosie, zobaczymy czy tam jest, bo tak z ciekawości chyba nie patrzyłem, nie pamiętam dokładnie jak to wygląda ta sprawa w tym kosie. Więc zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz się przejedziemy główną ulicą, ale ładnie pług się sprawuje. Trójeczki. No niestety 60 więcej nie pociągnie. Dobra. Skręcamy w prawo. Kierunkowskaz. A sobie tu może włączymy światełka. Tu taka trochę główniejsza droga, tak mi się zdaje. No nie wiem, częstszy chyba ruch jest na tej, nie wiem w sumie. Sam. Właśnie tutaj na prawo te pole, jak widzicie. No teraz aktualnie łąka, to też fajna sprawa na łąkę i w ogóle ogólnie na pole też, więc mi się zdaje, że też tym będę zainteresowany, tym polem, ale łąką, polem, jak to tam woli, ale zobaczymy jakie jeszcze te pole kupię lub wydzierżawię tak naprawdę. Kręcamy w lewo, włączamy światło, o. Cyk. Tylko teraz ja nie mam pojęcia, gdzie możemy odłożyć pług tak naprawdę. Wiecie co, sobie podjedziemy, tylko zbijemy z biegu. O, tu ja sobie odłożę go, bo i tak na razie tu nie będę chodził. O, tu sobie go odłożę, a później i tak będę musiał dokończyć orkę poza odcinkiem, więc to będę musiał jeszcze raz go podczepiać. Tylko teraz sobie wyjdziemy. Ja chcę zobaczyć, czy w tym kosie jest nie pastram sportowy, tylko zaczep transportowy, o tak. O, tu nigdzie nie widać chyba. No niestety. Chyba nie. A tutaj jak widzicie, wapno już dwa worki przy big bagi przygotowane, a tu jeszcze jeden big bag został z poprzedniego sezonu. Ale na razie wezmę te dwa, te nowsze, które kupiłem i zaprowadziłem sobie to na pole.
sobie zaprowadzę przyczepkę, później przyjadę po kosa i... No bo nie, żeby nie było kursowania takiego na gospodarstwo, to weźmiemy już tu sobie, zamkniemy tam burtkę i ruszamy. 4000 litrów wapna mamy na pokładzie naszym i ciśniemy z tym. No dwukółka też do czegoś się przyda, bo pojadę sobie z nią na sklep na przykład i załadują mi te big bagi. Niekoniecznie musi być na przyczepę, tylko na dwukółeczkę. Tam akurat wtedy sobie zdjąłem z tej dwukółki, wypchałem ten worek, bo tak jak widzicie, ja podczepię na ten górny zaczep, to tak pod skosem jest tam zepchać trochę. To nic takiego trudnego. Lecimy sobie. A jak widzicie, ładne jeziorko po lewej stronie, a zaraz po prawej będzie nasze pole. Sobie zostawimy tu na dróżce polnej tę dwukółkę i polecimy sobie po kosa. Sobie odczepimy kable odczepiam, żeby kierunki działały na drogach publicznych, a my sobie zawracamy i lecimy. O, tu trochę ominiemy tą dwukółkę, kierunek na lewo, czwóreczka i lecimy. Nie no, ładnie, 60. Ja się cieszę, że ten remont zrobiłem. O wiele ładniej wygląda i się fajnie sprawuje. Sprawować chyba tak samo się sprawuje na tym moim gospodarstwie. Tak mi się zdaje. No ale, no nie wiem w sumie. Możecie ocenić i napisać w komentarzu, czy lepiej na przykład teraz wygląda, czy lepiej wygląda przed remontem. A my sobie właśnie wjeżdżamy na gospodarstwo i lecimy po kosa. Dobra, tu sobie zwalniamy, żeby w pług nie przywalić ani w brony. I lecimy sobie. Dobra, cyk. I ja może wam podczepię i pokażę, jak to nawiozę te pole po owsie. Tu za gospodarstwem nic nie robiłem, a tu za to jest nawiezione i tu jest dane aż tyle. A, bo tutaj poczekajcie, sprawdzę, zaraz wam wszystko powiem, ale tutaj na tym polu ma być pszenica, to tyle dane, to dobrze jest, mi się wydaje. A tu zwłaszcza, że taka lepsza ziemia za tą gospodarką, więc jest bardzo dobrze nawet. Sobie przyspieszymy i lecimy do 60, bo właśnie 22 minuty odcineczka, trochę mi zeszło z tym, mogłem trochę mniej orki zrobić. No cóż, po prostu będzie trochę mniej wapnowania. No ale niestety. Kosa sobie umyłem przed pracami, umyję sobie po wszystkim wapnowaniu, żeby był czysty na odcineczku. A 60 zdążyła już się ubrudzić podczas tej orki. Ale zaraz też będzie ubrudzona. No trochę nawet wapnie, bo... No nie wiem w sumie. Sobie napełnimy i tak zobaczymy, jak to będzie szło, te wapno. I zobaczymy jeszcze, ile nam zajmie to. Bo też nie chcę jakiegoś długiego odcineczka robić. A żeby też trochę coś pokazać tego wapnowania. Dobra, tu sobie lecimy, na trójeczce będziemy sobie robić. Tylko musimy włączyć aktywuj automatyczne. A to coś tutaj jest ten, nie tak. Poczekajcie, ja na dobre pole pojechałem, tak. Tu jest 6, tutaj niby, to 6,5 ma być. Poczekajcie. Aktualnie to tutaj coś jest tu chyba, właśnie, o to powinno. Nie, to mi się wyświetlało jakby. Nie wiem, czy na zapas na przykład dać tutaj. Żeby... O co, to mi się już... A tu jechało mi już. Cóż, ja rozłożę. Poczekajcie, bo tutaj... Mi się wydaje, że... Też... Dobra, lecimy tak. Teraz powinno działać tak.
No to nieźle. My po jednym przejeździe już będziemy puści. Nawet nie wiem, czy dojedziemy. Nie no, powinniśmy dojechać. O, nawet do końca nie dojechaliśmy. No właśnie, no to tego wapna zejdzie. Trochę, znaczy no wapna mi nie szkoda w sumie, ale no to szkoda mi tego jeżdżenia, bo dużo się najeździmy. No ale cóż, zrobimy parę przejazdów i sobie zakończymy odcineczek. Sobie pojedziemy znów, o tak, tylko zbijemy z biegu. O tak, cyk, rozkładamy. O, i lecimy. Ładnie powapnowane, chociaż będzie te pole. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie dobrze z tym wapnem, jakby zobaczymy sobie. O, tak sobie zrobimy. Mogliśmy jeszcze tam w sumie. O, tu sobie co podcofamy. O, rozłożymy, bo ja złożyłem. O, i będzie idealnie dwa przejazdy. O, tutaj jest dobrze. A ciekawe, czy jakbym dał 6500, to by było doskonale. Jak tak, to mi trochę się to nie opłaca dawać. Tyle, ale... No cóż, już dobra. Aby było to dobrze na zielono, to będę się cieszył. Sobie zrobimy jeszcze tak... No myślę, że ostatni przejazd zrobimy, bo i tak już patrzę 20, prawie 7 minut odcineczka, więc... Trochę nam to zajęło. Wrzucimy sobie trójeczkę. Rozłożymy sobie i lecimy. O. Nie no, ładnie. Powapnowane będzie pole i będzie z głowy już jedno pole. Jak widzicie, tutaj na mapce na zielono pokazuje, więc... Ojej, teraz trochę... Dobra, tutaj troszkę po ziemniaczkach sąsiada. No ale cóż, już nic nie poradzę na to. Dobra, my sobie o tak zawrócimy. Polecimy o tak. Zatrzymamy się, ja zgaszę 60. O, sobie wysiądziemy. Albo o tyłu tak, o. O. Nie, moim zdaniem lepiej o tak zrobić. Albo nawet o tak będzie najlepiej, o. Więc w tym odcinku to było na tyle. Możecie wpadać na kolejne, ale zapraszam was też na poprzedni odcineczek, no gdzie sobie rozrzucaliśmy obornik na naszej dzierżawie, no i sobie prasowaliśmy siano. Link będzie w opisie. Więc co, zachęcam jeszcze raz do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Możecie wpadać na kolejne odcinki. No a w tym to wszystko. Trzymajcie się i na razie. Cześć.